Witam Was, z tej strony Macintosh, a przed Wami kolejny odcinek z serii Let's Play Alice Madness Returns. No i jesteśmy w dalszym ciągu w burdelu, tudzież pubie łamanym na burdelu. Przepraszam, pub łamany na burdel. Splątana syrena, czy coś w tym stylu to się nazywało. No i słuchajcie, idziemy spotkać się właśnie z osobą, która ten... To wspaniałe miejsce, wspaniałe w dużym cudzysłowie wstawcie, prowadzi i porozmawiamy z nią, może ona rzuci światło, jakieś lepsze rzuci światło na to, co dzieje się w tym momencie z Alicją. No i okazuje się... że tak powiem, że... lichwiarz, niestety, okazał się totalnym skurczybykiem. Tak, i niestety pożar, który on wywołał, sprawia, że Alicja znowu, będąc w sytuacji, że tak powiem podbramkowej, trafia z powrotem do Krainy Dziwów. Tym razem jako kometa, ponieważ wszystko wokół niej płonie. Tak, to jest takie dosłowne zrozumienie pewnych kwestii przez twórców. I trafiamy, słuchajcie, na coś, co ma przypominać koło podbiegunowe. No i przy okazji Thunderfall. Czyli trafiamy do miejsca, w którym połączenie takiej... To jest gra słowna, słuchajcie. Chodzi o miejsce, które jest zarazem tundrą. No i... Trafiamy do zupełnie nowego środowiska, stąd też nie ma, że tak powiem, jednej łatwej drogi ucieczki. No i jesteśmy bodajże w kolejnym chapterze właśnie. Always a cryptic phrase. I'm looking for the mock turtle. Have you seen him? Tak, szukamy, słuchajcie, żółwiciela, bo tak się nazywa ta postać. Szukamy żółwiciela i Alicja zastanawia się, czy ktokolwiek go... widział od ostatniego razu, kiedy to była w krainie, słuchajcie, dziwów. No i tutaj taka mała podpowiedź, że jeżeli pójdziemy w tamtą stronę, to spotkamy żółwiciela, jeżeli pójdziemy w tą stronę, to znajdziemy buteleczkę, fioleczkę ze wspomnieniami Alicji. Poza tym trzeba przyznać, że jest to też jedna z fajniej zrealizowanych według mnie krain. Zobaczcie chociażby na tą zorzę polarną. Piękna, prawda? No teraz się przypatrzcie, że ta zorza polarna jest tak naprawdę dymem papierosowym, który wypluwa z siebie tamten księżyc. Księżyc wiszący nad krainą dziwów. I to chyba, że tak powiem, był dobry wybór, aby tędy pójść. Niczego nie pominąłem z tego, co widzę. I na razie, słuchajcie, na razie muszę powiedzieć, że bardzo czekałem na tą krainę, ponieważ ja nie pamiętam zupełnie tej krainy, gdzie tu były sekrety, inne rzeczy. Jednakże pamiętam, że była to jedna z ciekawiej zrealizowanych krain. Zresztą ta kraina kryje ze sobą też troszeczkę inny sekret. Sekret polegający, słuchajcie, na tym, że dużo kontentu z tej krainy zostało wycięte. I niestety musimy w tym momencie też mieć to, słuchajcie, na uwadze, bo ta kraina jest naprawdę bardzo ciekawa. Jest bardzo fajnie też zrealizowana, ale tak jak mówię, musicie mieć na uwadze to, że jest to pierwsza z krain, która tak naprawdę cierpi na wycięcie kontentu, bo jak do tej pory te krainy, które widzieliśmy, kontentu jeszcze wyciętego żadnego nie miały. Jednakże pewne rzeczy
z tej gry zostało powycinane i dobrze mieć to na uwadze, ponieważ często gęsto można w zupełnie inaczej postrzegać tą krainę i stwierdzić, że no, ten content, który został wycięty, został wycięty z jakiegoś bardzo, bardzo dobrego powodu. Poza tym, jeżeli możecie też spojrzeć, fajnie wygląda ta sowa, prawda? Sowa śnieżna, która ma pół, że tak powiem, siebie przed zamrożeniem wygryzione. I to jest dość też ciekawa rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo trzeba się rozglądać w tej krainie, z tego względu, że tutaj mnóstwo rzeczy jest przed nami bardzo ładnie zamaskowane, jak na przykład ten kawałek lodu. To wszystko jest, słuchajcie, przed nami bardzo, bardzo skrzętnie zamaskowane, tylko po to, abyśmy nie mogli w jeden łatwy sposób rozróżnić, gdzie znajdują się jakieś sekrety. Kolejną też rzeczą jest to, że właśnie, że trzeba będzie się jeszcze bardziej uważnie rozglądać i słuchać, ja muszę przy okazji, pochrumkiwania właśnie świńskich ryjków, ponieważ świńskie ryjki także już od tego poziomu będą skrzętniej poukrywane i będzie je o wiele ciężej, słuchajcie, znaleźć. Poza tym, jasne, gra od czasu do czasu nas poinformuje, że gdzieś tutaj w pobliżu jest ukryty świński ryjek, ale nie przyzwyczajcie się do tego, to są takie drobne podpowiedzi, które tak de facto wkrótce mogą się w jakiś sposób skończyć. Poza tym Yeti, który tutaj może nas zdmuchnąć, tudzież zamrozić, bo też nie pamiętam, co on dokładnie robił, czy on nas zamrażał, czy on nas zdmuchiwał i musieliśmy w jakiś sposób próbować uciec przed tym jego oddechem. Kolejna tym razem, nie wiem, czy to jest papuga, czy co to jest, i też obżarta, jak widzicie, tutaj miękka część została wygryziona. No i tędy mamy się kierować, jeżeli chcemy dotrzeć do żółwiciela, tudzież do miejsca, w którym to żółwiciel się ukrywa w tym momencie. No i kolejna broń. Oj, bardzo czekałem na tą broń, ponieważ ta broń jest jedną z potężniejszych broni w Alicji. Jest to tak jakby młot, słuchajcie. I dobrze widzicie, jesteśmy na szachownicy i spodziewajcie się tego, że zaczną się pojawiać od tego momentu, kiedy zdobędziemy tą broń, czyli pionek skoczka czy hobby horse, właśnie skoczka, a smashing hit. Zaczną się pojawiać przeciwnicy, których w żaden inny sposób nie pokonamy. Przeciwnicy też, których już znamy, niestety będą atakować nas też w trochę inny sposób, inaczej się bronić. Poza tym spotykamy lodowego rekina, którego nie da się w inny sposób jak właśnie skoczkiem pokonać. I powiem wam, że akurat tych przeciwników nigdy nie lubiłem z tego powodu, że w momencie, że z nimi jest ten problem, że oni nas nie dość, że zamrażają, to jeszcze potrafią uciec pod arenę, na której walczymy, tylko po to, żeby właśnie, remember to spend your teeth within the weapons menu. Tak, to jest przypomnienie, że mamy pamiętać, słuchajcie, że możemy ulepszać nasze bronie. I teraz najbliższe ulepszenie broni, w jakie zainwestuję, to 500 zębów w ulepszenie właśnie skoczka. Z tego względu, że dzięki ulepszonemu skoczkowi będziemy mogli w bardzo, bardzo prosty sposób walczyć z tymi cholernymi lodowymi
lodowymi tymi, no jak oni się nazywają, lodowymi rekinami i to nam naprawdę bardzo, bardzo pomoże. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Kolejna sprawa jest taka, że nie wiem, w którym kierunku powinienem się udać, ale wiem jedno, że na pewno to miejsce było miejscem raczej ukrytym i tutaj też powinienem zajrzeć, chociażby z tego powodu, że było to jakieś dodatkowe miejsce. Druga sprawa jest taka, że tam już widać, że jest świński ryjek, który powinniśmy sobie przysposobić i powinniśmy się z nim zapoznać i będziemy od teraz też mieli, słuchajcie, takie zagadki nie tyle logiczne, co wymagające pomyślenia, jakiej broni użyć albo w jaki sposób do czego dojść, bo niestety, ale w wielu miejscach będzie właśnie to rozegrane w taki, a nie inny sposób. I gdzieś tutaj, słuchajcie, będzie świński ryjek, a także tu się znajduje właśnie. A także znajdować się będą inne rzeczy i właśnie. Teraz cały problem polega na tym, że znalezienie świńskiego ryjka pozwoli nam dotrzeć do tamtego, jak widzicie, do tamtego wspomnienia. Więc tak jak już wcześniej wspominałem, często jest tak, że jeden sekret prowadzi w tej grze bezpośrednio do drugiego i jeżeli jednego z tych sekretów nie odkryjemy, no to niestety może się okazać tak, że utkniemy i nie zdobędziemy jakiejś dodatkowej zawartości. Poza tym kolejne wspomnienie związane z doktorem Bambim. Grave news. The ship was crushed and her crew lost. She was not built for navigating the Arctic ice fields. The recent competition of governments in fitting out polar expeditions is a needless waste of human life. Właśnie. Wspaniałe wieści według profesora Bambiego, słuchajcie. Wspaniałe wieści polegające na tym, że jakaś wyprawa na Arktykę zakończyła się niepowodzeniem, że ludzie zginęli, że cała załoga po prostu umarła, nikt nie przeżył. I to wspaniała wiadomość, ponieważ życie na Arktyce jest niemożliwe, bo jest tam zbyt zimno, więc eksplorowanie jej jest zupełnie bezużyteczne według doktora Bambiego. I powiem wam szczerze, że troszeczkę się z tym nie zgadzam, jednakże jak widać, pan psychiatra także ma jakieś swoje problemy. Problemy polegające na tym, że wszystko, co nie jest przydatne do życia, co jest tak naprawdę dążeniem człowieka do dalszej wiedzy, co w jakiś sposób nie może nam pomóc bezpośrednio, ale mogłoby doprowadzić nie wprost do odkrycia czegoś tam, jest dla profesora Bambiego nieefektywne i jest też nieproduktywne, co sprawia, że jest niepotrzebne, więc po co to w ogóle robić? Lepiej skupić się na tym, aby po prostu przeżyć. Kolejna sprawa, taki mały graficzny, że tak powiem, graficzny kolejny, nie tyle niuans, co raczej taki easter egg, że jesteśmy na Arktyce i widzimy zamarznięte słońce. Czytajcie, po prostu słońce nigdy tu nie dochodzi i jest tu w cholerę zimno. Ale jak możecie spojrzeć na Alicję, to Alicja biega sobie tutaj bez większego problemu w swojej sukience i kurczę, nie ma żadnego problemu właśnie z ogólnie panującym mrozem. I kurczę, też jeżeli chodzi o tą broń, niestety jak każdy młot tego typu grach, jest ona strasznie powolna. I powiem wam szczerze, że dlatego nie lubię walczyć z koczkiem nieulepszonym z tego prostego powodu, że jest on strasznie wolną bronią i jedyne do czego się nadaje, to aby wykonywać przy jego pomocy różne kombosy. Bo te bronie, które mamy, czyli na przykład to i nagłe przełączenie się,
na inną broń może sprawić, że wykonamy naprawdę solidny kombos, który zada przeciwnikom o wiele większe obrażenia, niż gdybyśmy to zrobili po prostu wykorzystując do tego sam Vorpal Blade. I kolejna taka też ciekawostka, zobaczcie. Wykorzystanie, słuchajcie, ryby, tej głębinowej, która ma tą lampkę z przodu, jako ryby, która ma żyrandol przy sobie, i sprytne ukrycie kolejnej dziurki od klucza, przez którą musimy przejść, i kolejny ukryty przed nami sekret. I powiem wam, że tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo czekam na to, aby jak najszybciej zupgrade'ować tego naszego skoczka, z tego względu, że ta broń jest potężna, ale dopiero po upgrade'zie, w takiej podstawowej wersji, jaką mamy na chwilę obecną, to niestety jest ona, jak na mój wóz, totalnie bezużyteczna, z tego względu, że jest po prostu za słaba. Albo nawet bym powiedział nad wyraz osłabiona, z tego względu, że prawdopodobnie mogłaby zachwiać balans właśnie początkowy tego wszystkiego. I wow, i tak naprawdę co ja teraz mam zrobić? Mogę pójść tędy, albo mogę pójść, słuchajcie, tędy. I chyba tędy pójdziemy z tego względu, że znajdziemy tutaj właśnie buteleczkę z wspomnieniami, ze łzami Alicji też, jak gra sugeruje, że to są łzy wspomnienia, o których Alicja nie chce pamiętać. Jednakże sprawiają one, że im więcej zbierzemy, tym staje się ona potężniejsza. Nie jestem do końca przekonany, czy jest to prawdą, czy nie. Jest to znajdźka, jakich wiele. I z tego, co pamiętam, miała ona jakiś wpływ na ostateczną walkę w grze. Dlatego też nie porzucam, słuchajcie, tego, niektórzy by uznali, niektórzy z was stwierdzili, monotonnego zajęcia, jakim właśnie jest poszukiwanie tych ukrytych buteleczek i innych znajdziek. Ale tak jak mówię, one nam się naprawdę przydadzą. Gdybym nie zwiedzał nic w tej grze, to niestety skończyłoby się, słuchajcie, na tym, że naprawdę męczylibyśmy się pod koniec. Z tego względu, że bylibyśmy strasznie słabi. Nie moglibyśmy rozwinąć tak dużej ilości broni, jak w tym momencie, bo nie oszukujmy się, ale to, co mamy w tym momencie rozwinięte, to jest to tylko i wyłącznie zasługa tego, że staramy się grę eksplorować. I tak jak już może wcześniej wspominałem, ta gra polega w głównej mierze również na eksploracji. I jeżeli sami będziecie kiedykolwiek podchodzić do Alicji, to mówię wam wprost, eksploracja, eksploracja i jeszcze raz eksploracja. Bez eksploracji daleko nie zajedziecie. Będziecie mieli jasne bronie, będziecie mieli różne, słuchajcie, rzeczy, które przydadzą się wam. Będziecie mieli tego skoczka, będziecie mieli inne bronie, no ale ostatecznie nie będziecie tak potężni, jak moglibyście być, jeżeli słuchajcie, posiedlibyście właśnie, bylibyście w posiadaniu właśnie broni. I kurczę, słuchajcie, tutaj jest też taka mała sprawa, że jest to jedna z pierwszych tych ślizgawek, gdzie tak naprawdę musimy wybierać, którą stroną chcemy pojechać, z tego względu, że nie zbierzemy wszystkich zębów, które na tej ślizgawce się znajdują, ale oczywiście można grę lekko oszukać, to na przykład jak ja to zrobiłem teraz, i to jest technika, która nie tyle nadużywa pewne, że tak powiem, mechaniki w grze, co wykorzystuje je w taki sposób, żebyśmy mogli wprost powiedzieć, że słuchajcie, udało nam się zebrać wszystkie zęby, mamy ich zdecydowanie więcej, bo tak naprawdę dwie ścieżki zwiedzimy
przy okazji właśnie wybrania tej drugiej ścieżki, która okazuje się być troszeczkę dłuższa od poprzedniej. No i dzięki temu będziemy mieli też odpowiednią ilość zębów, żeby, słuchajcie, żeby zupgrade'ować sobie naszego skoczka, nasz młotek, że tak powiem, bo tak de facto tym skoczek, słuchajcie, jest młotkiem. I nie pamiętam, czy w God of War w pierwszej części była taka broń odpowiadająca młotkowi. Niestety w dalszych częściach też nie wiem, czy była, ponieważ nigdy jeszcze God of War'a dwójki ani trójki nie przeszedłem. Jedynkę utknąłem gdzieś w połowie, ale nie tyle utknąłem w tym sensie, że nie wiedziałem, co dalej zrobić, co po prostu utknąłem i nie chciało mi się już dłużej grać w God of War'a, bo po prostu no miałem inne rzeczy na głowie. Nie miałem także już na czym grać, bo po prostu nie miałem już telewizora, który mógłbym wykorzystać do tego, aby grać sobie na PlayStation 2, do dnia dzisiejszego w konwerter się nie zaopatrzyłem, jednakże utknąłem. I w momencie, kiedy kupiłem tą grę na PlayStation 3, miałem nadzieję, że kiedyś ją przejdę. I wtedy zaczął mi się kończyć czas, moi drodzy. I historia z tego taka, że czasami kupuje się gry, które chce się koniecznie przejść, ale nie ma się do tego czasu ani możliwości. Po drugie, gadam i gadam, a mogę zupgrade'ować, słuchajcie, naszą broń, którym będzie w tym wypadku skoczek. I tak jak mówiłem, upgrade'uję ją tylko z tego względu, pomimo że nie lubię używać tej broni, upgrade'uję ją z tego względu, że bez tego upgrade'u ta broń jest niestety słaba. A zobaczycie, jak zmienia się upgrade. Co daje tak naprawdę upgrade tej broni w momencie, kiedy my ją posiądziemy. I wow, i teraz proszę bardzo. Ta broń zaczyna naprawdę... Ta broń zaczyna naprawdę... Naprawdę zaczyna mieć swoje, że tak powiem, mieć kopa i szczerze powiedziawszy, gdyby nie to właśnie, że przy walce z tymi przeciwnikami, z tego typem przeciwników, jest bardzo dobrą bronią, to w ogóle bym się nad nią nie zastanawiał. Kolejna sprawa jest taka, że... Au. Że naprawdę ta broń nam może pomóc i wow. Udało mi się wbić w Hysteria Mode. Tylko że poniewczas, że tak powiem, bo skończyli się przeciwnicy, a my w dalszym ciągu mamy tylko połówkę, słuchajcie, życia. Jednakże to się wkrótce zmieni z tego względu, że na pewno gra dorzuci tutaj jakieś uzupełnienia życia, te takie, nie wiem, kwiatostany tego, tych róż, które właśnie są tutaj okazjonalnie rozrzucone w tych skrzynkach wszystkich i też są tak jakby odpowiednikiem serduszek w Mario, serduszek w innych grach platformowych. No i słuchajcie, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was do komentowania, do oceniania moich materiałów wideo i zachęcam Was również do tego, aby podrzucać jakieś swoje sugestie, jakieś swoje porady, ale proszę Was, bez spoilerów, z tego względu, że niektórzy w tą grę nie grali i chcieliby po prostu przeżyć ją wraz ze mną. A jak na razie, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!